Smród i brud, tak ocenić można większość dworców kolejowych. Z przeprowadzonego przez Gazetę Wyborczą rankingu wynika, że gorszy od Katowic jest przede wszystkim warszawski Dworzec Wschodni. Wie pani co, ja przyjechałem z Katowic, nie zauważyłem wielkiej różnicy. Dworzec Wschodni to odpadający z sufitów i ścian tynk. Nieprzyjemny odór, dziki handel, włóczący się bezdomni, a na dachach sklepów śmieci, stare butelki i wszechobecne gołębie pozostawiające po sobie odchody. A pośród tego wszystkiego podróżujący. Czasami po prostu nie można usiąść sobie spokojnie, bo przyczepiają się ci bezdomni i chcą papierosy, chcą jakieś pieniądze. Przede wszystkim brud. Jestem za budową nowego Dworca Wschodniego. Od podstaw. Zburzyć jeszcze raz. Jest brudny wstyd, a to wizytówka miasta. Nawet ktoś spoza granic kraju, jeżeli by tu przyjeżdżał, no to też się rzuca w oczy. To i uważam, że też reprezentuje dworzec, no taki kraj czy miasto, jakie jest. I powinno być tu lepiej. Wszystko na najwyższym standardzie. Bezdomni, no sporo ich tu jest. Często się widzi, czekają na poczekalniach, przesiadują przed dworcami, nieraz na peronach. Bardzo dużo ich jest. Co prawda, Polskie Linie Kolejowe zapowiadają, że w 2010 rozpoczną prace remontowe, które zakończą się do 2012 roku, zapewniając, że Dworzec Wschodni na Mistrzostwa Europy ma mieć nowy wygląd i standard. Niestety do tego czasu podróżującym pozostaje korzystanie z Dworca Wschodniego, nie spełniającego większości norm, a w szczególności norm Dworca Stołecznego.